Trener Juri Czuch, trener klubu hokejowego Energa Toruń. Trenerze, dwie tercje wyrównane, w trzeciej Tyszanie wygrali 3-0. Jak pan ocenia to spotkanie? No, jak pan mówi, graliśmy dwie tercje dobrze, mogli strzelić tam na remis na koniec. Wyszli na trzecią tercję, szybkie bramki, to za 3 minuty przegrany mecz. Od razu szybkie, za 15 sekund strzelili dwie bramki, później i się trzecią. I to był koniec już. A co się stało, że te trzy bramki wpadły? Czego w dzisiejszym meczu zabrakło? Co zabrakło? No jest dobra drużyna Tychów, dobra, wychodzą gdzieś tam z boku, strzelają bramki spokojnie, mają więcej doświadczenia zawodnicy, no to jest bardzo dobra drużyna. A to co mogli coś zrobić, tak jest, mogli zagrać lepiej, no ale już mówię, że za dwie minuty traciliśmy trzy bramki i to był koniec. To jest życie, to jest hokej, co zrobić? A może kary jakoś wpłynęły na to? Może na być, tak. Cały czas dostawali kary tam, no ja nie wiem. Ja nie chcę mówić o sędziowach, o sędziach. Tak samo, tak, my ile? W drugiej tercji, tak? My dostali dwie bramki w osłablenie. Może jak tych bramek nie było, albo osłablenie nie było, może by był inny mecz. Jak dobrze grali, mówisz, a później traciliśmy trzecią bramkę i wszyscy stali, już nie grali, nie wiem. No, ciężki temat, taki, no, trzeba będziemy analizować, będziemy gadać z chłopakami, z zawodnikami i będziemy iść dalej. Wiadomo, Tyszanie faworyzowany zespół, ale też drużyna zostawiła dużo zdrowia, ale ogólnie rok 2018, bo to był ostatni mecz w tym roku, no, chyba oceni trener jako dobry dla toruńskiej drużyny. Ten mecz. Cały rok, no tak, ja myślę, że no dobrze grali, gdzieś dobra gramy, gdzieś mówi, że się nie wystarcza jednej pionki taką, że my zagrali w cztery pionki dobrych i było to, a tak kończyliśmy rok w Toruniu dobrze, ale chciałbym, by wynik trochę inny był, no co zrobić, to jest życie, no. To jest hokej, jeszcze raz mówię.